Saudi, no święta, to już jest czas przecież, jak jesteście na rynku, to już można pomyśleć. Była narzeczona, to teraz może być młoda żona. Tak jest, jak najbardziej, to już jest samochód dla... tak, dla młodej żony. I te klamki, które myślę, klamki, że wzbudzają, jak tam zupełnie taki Freud był, padło sformułowanie modne. Jest to coś, co absolutnie rzuca się w oczy, przyciąga uwagę. To jest ten design, który w tej cenie jest absolutnym wyróżnikiem. Zdecydowanie tak. Ja bym powiedział w ten sposób, zaczął od tego, co najważniejsze. Przede wszystkim samochód zbudowany na dedykowanej dla modelu Beijing 5 platformie. Tak? To jest najważniejsze, czyli to jest dedykowana platforma do tego modelu od początku do końca rozwinięta i od początku do końca dla niego właśnie przeznaczona. Trochę odejdę, bo słabo mnie słychać. Okay. Drugim bardzo ważnym elementem to jest przestronność kabiny. Jak Państwo będziecie za chwilę też mieli możliwość dotknięcia tego pojazdu, zajęcia miejsca z przodu, z tyłu, to zobaczycie, że w tej kabinie jest bardzo dużo miejsca. Zarówno nad głową, jak i na szerokość, jak i na długość. To są takie elementy, które na pewno wyróżniają ten samochód na tle swoich konkurentów szacownych. No i oczywiście to, co jest ważne, to jest wyposażenie, o którym Agnieszka mówiła. Tak? Tutaj mamy już, że tak powiem, spełniony samochód. Tak? Mamy szyber dach, który jest w standardzie. Mamy automatyczną, siedmiostopniową skrzynię biegów. Mamy kubełkowe, sportowe fotele. Mamy skórzaną tapicerkę. Mamy podgrzewane i wentylowane z przodu siedzenia. To są wszystko elementy, gdzie byśmy chcieli u konkurencji takie mieć, należałoby dopłacić. Tu wszystko jest w standardzie. To oferujemy klientowi. To, czego oczekujemy od naszego klienta, to jest to, żeby wybrał kolor. A ten kolor, musimy chyba przyznać wszyscy jednogłośnie, że jest niezwykle interesujący i może też zwracać na siebie uwagę. Państwo jeszcze tego być może nie widzą, zwłaszcza ci, którzy siedzą troszeczkę dalej, jak pięknie tapicerka jest sportowa, przeszywana właśnie taką nitką, dokładnie w tym samym tonie, w tej samej żółci jak samochód. Robi to wrażenie. Jak najbardziej. Agnieszko, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na tak zwany pływający panel światłowy. No i drążek do zmiany biegów, tak jest, który jest bardzo sportowy. I bardzo ergonomiczny, tak? Bo to jest bardzo ergonomicznie ułożony, czyli rzeczywiście dla kierowcy jest to fantastyczne miejsce do tego, żeby wygodnie zasiąść, czy też dla kierowcy, żony kierowcy męża, obojętnie. W którą stronę byśmy nie poszli, tak będzie dobrze, prawda? Uważaj, żebyś się za mocno nie zapędził. Nie, tak. Mam doświadczenia, kto mnie zna, to wie, że mam. No dobrze, nic, niech będzie. Kochani, kilka istotnych faktów dotyczących samego modelu. To, na co ja zwracam największą uwagę. Moc silnika 177 koni, 350 Nm, 200 km prędkość maksymalna. Ale co ważne, zarówno model 3, jak i model 5, to są samochody trochę bardziej wychodzące z ram takiego standardowego B-SUV-a czy też C-SUV-a, dlatego że są trochę większe, tak? One są trochę większe, trochę wystają i zarówno w przypadku B-SUV-a, jak i C-SUV-a można powiedzieć, że dotykamy tych wyższych segmentów. Jest to bardzo ważne i bardzo cenne, jeżeli chodzi o łatwość zaargumentowania klientowi takiego samochodu. Bogate wyposażenie seryjne i podobnie jak w przypadku modelu 3, Agnieszko, co tutaj tak z Twojej perspektywy kobiecej, na co Ty tak zwracasz uwagę? No muszę przyznać, że ten design robi na mnie wrażenie. Sam wiesz, ponieważ tutaj nie ma absolutnie żadnej kokieterii, że spotkaliśmy się dużo wcześniej po to, żeby właśnie na żywo te samochody zobaczyć, ponieważ dość ciężko było zapoznać się nawet z materiałami w internecie. Wszystko owiane jest tajemnicą. Więc tylko sobie wyobrażamy i też często posługujemy się stereotypami, które powodują, że jesteśmy bardzo ostrożni i nastawieni raczej na nie. Tutaj to nie może dość szybko przerodzić się w tak, bo auta zwracają na siebie pozytywnie uwagę
I dalej, to nie jest tak, że to tylko wygląda. Jak się usiądzie, jak się poczuje, jak się sprawdzi nitkę właśnie w tapicerce, jak dotknie się plastiku, jak się postuka, po prostu jest się normalnym użytkownikiem, to widać, że to jest dobra robota. I to słowo chińskie, które niestety ma złe konotacje, bardzo często w wielu przypadkach niezasłużone, tutaj nie ma absolutnie racji bytu, więc szalenie Państwa do tego zachęcamy, żeby na własnej skórze i na własne oczy także dziś sprawdzić i myślę, że tych 10 partnerów ważnych dzisiaj oczywiście, bo są jako pierwsi, już jutro zamieni się w liczbę dużo, dużo większą. Czego Wam życzę bardzo? Bardzo Ci dziękuję. Idąc dalej, kilka faktów znowu, żeby, że tak powiem, nie przeładować. Bardzo częste pytania, jakby ja specjalnie umieściłem tą informację, bo bardzo często, jak mówimy o chińskich samochodach, zastanawiamy się, będą bezpieczne, co się wydarzy i tak dalej. My się tego nie boimy, mamy 5 gwiazdek Chinese NCAA, które tak naprawdę ten test odpowiada tym europejskim normom, a w wielu przypadkach nawet trzeba bardziej rygorystyczne spełnić tutaj wymogi, żeby otrzymać 5 gwiazdek. Także absolutnie niczego nie mamy co ukrywać. 5 gwiazdek, bezpieczny samochód, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aktywne, jak i bezpieczeństwo pasywne, co można zobaczyć zarówno na lewym, jak i prawym ekranie. To jest bardzo ważne, żeby podkreślać, nie bać się tego. Mamy bezpieczne samochody, których się, że tak powiem, których bezpiecznie będą przemieszczały swoich pasażerów i swoich kierowców na pokładzie. I dosłownie kilka elementów, na które też zwrócił uwagę, dlatego że uważamy, że ten samochód, który tak naprawdę reprezentuje ponad 30% w ogóle całego rynku w Polsce samochodów sprzedanych, bo to jest ponad 130 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Polsce do tego momentu, jeśli chodzi o segment C, to są konkretne, wymierne korzyści, które stanowią, że ten samochód faktycznie może stawać w szranki z innymi swoimi szacownymi konkurentami. To, co jest najważniejsze, przestrzeń to jest numer jeden, jak i elementy wyposażenia, które tak naprawdę powodują, że no, jesteśmy rzeczywiście liderem, jeżeli chodzi o możliwości, dostarczenia tych najpotrzebniejszych elementów dla klienta.